zobaczcie, słuchajcie, to jest tak, to jest paczka, macie tutaj ilość produktów, liczbę produktów, jest segregowana ilość do paczki i tworzymy taką tą paczkę. To jest około 30 produktów, zarówno produkty żywnościowe, jak i produkty chemia, więc zbieramy tutaj z tych produktów i tworzymy paczkę. Proszę księdza, od razu tutaj zapytam, może przejdźmy tylko w tą stronę, żeby nie przeszkadzać. Jak powinna wyglądać właśnie ta paczka dla powodzian? Co w niej powinno się znaleźć? Bo tu jest taka cała lista. Może, można to wziąć w sumie, żeby ludzie wiedzieli, jak mogą przygotować taką właściwą paczkę dla powodzian. Oczywiście mamy tutaj produkty żywnościowe, prawda, z długim terminem ważności, typu makaron, kasza, cukier, ale też, a może nawet i przede wszystkim, są to środki czystości, czy też artykuły higieniczne. Artykuły higieniczne, typu właśnie papier toaletowy, chusteczki, mydło, szczoteczki do zębów, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, zapałki, bo też wiadomo, że są różne sytuacje, jeżeli chodzi o energię, baterie, więc te produkty, które są tak naprawdę, wydaje mi się, takie najbardziej potrzebne. Te listy jakby z tymi produktami, one gdzieś są wywieszone, żeby ktoś, jak na przykład zobaczy, wiedział, jak chce pomóc? My jako Caritas Archidiecezji w Białymstoku uruchomiliśmy 6 punktów. Mamy 6 punktów, do których można takie paczki przynosić. To są punkty naszych placówek, czyli to może teraz nie będę nowy liczał, albo ponieważ można znaleźć to na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Tam jest lista zarówno tych produktów, jak i lista placówek, do których możemy taką paczkę przynieść. I tam to wszystko można znaleźć. Proszę księdza, jeszcze jedno takie pytanie, bo tutaj słyszałam, ksiądz mówił, że najlepiej, żeby ludzie wpłacali pieniądze. Dlaczego to jest najlepiej? Oczywiście prowadzimy tą akcję Paczka dla Powodzian, ale jestem w stałym kontakcie z dyrektorami Caritas z diecezji objętych powodzią i jak oni sami to się sugerują i gdzieś tam rozmawiając z nimi, pomoc finansowa jest najlepszym wsparciem, ponieważ te jakby wpłacając te pieniążki, dyrektorzy Caritas mogą automatycznie, bezpośrednio od razu reagować i przeznaczać te pieniążki na to, co jest tam najbardziej potrzebne. Bo niekoniecznie łopaty, na przykład właśnie musi być to, co z tej paczki, ale właśnie ktoś potrzebuje kalosze kupić, ktoś potrzebuje oczywiście łopaty. Paczka dla powodzian to jest jakby zamknięty katalog. Natomiast tam najbardziej w tym momencie też potrzebne są takie rzeczy właśnie jak osuszacze, agregaty, to wszystko, co jest potrzebne do uporządkowania tych miejsc. Proszę Państwa, tak jak słyszeliśmy, takie właśnie listy można znaleźć, ja tylko tak pokażę. One są całe, jakby cały komplet widać, co tutaj jest potrzebne w kościołach, wywieszone w placówkach Caritasu. Każdy może pomóc właśnie kompletując taką paczkę dla powodzian, albo najlepiej wpłacać pieniądze, bo no to ogranicza też koszty transportu. Nasze konto, tak, jest nasze konto Caritas, uruchomione konto Caritas naszej archidiecezji z dopiskiem Powódź i my te pieniążki bezpośrednio przeznaczamy do tych diecezjalnych Caritasów z terenów objętych powodzią. Tutaj widzimy produkty, co do tej pory już udało się zabrać, co już zostało przekazane. Na ten moment zbieramy produkty w 6 placówkach w Białymstoku, które listę, wykaz tych placówek możecie Państwo znaleźć zarówno na naszej stronie internetowej caritasbialystok.pl, jak i na naszym fanpage'u facebookowym Caritas Archidiecezji Białostockiej. Te produkty są zbierane, pakowane przez nas, kompletowane w takie paczki, jak to odgórnie zostało zaplanowane przez Caritas Polska i będą te produkty sukcesywnie wysyłane transportem na południe Polski. A czy już udało się coś wysłać, zebrać, czy środki finansowe, czy pomoc jakąś rzeczową? Na ten moment uzbieraliśmy ponad 60 tysięcy złotych środków finansowych i dziś właśnie ta pierwsza transza tej pomocy finansowej dotarła do 4 diecezji na południu Polski, najbardziej dotkniętych powodzią. Z tego, co Wam przekazują tam diecezje na miejscu, gdzie jest ta tragedia, co w tej chwili jest tam najbardziej potrzebne? Po to, żeby ludzie wiedzieli, co mogą przynosić tutaj na przykład, albo jak skompletować tą paczkę, co jest w tej chwili najbardziej potrzebne? Te potrzeby są bardzo zróżnicowane i też zmieniają się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, więc z naszych najnowszych ustaleń wynika, że najbardziej praktyczną i efektywną pomocą jest pomoc finansowa. Dlatego jednak prosimy, jeżeli ktoś ma dylemat, nie wie w jaki sposób może pomóc, namawiamy, zachęcamy do tego, aby była to pomoc finansowa, ponieważ wtedy te środki finansowe są na miejscu przeznaczane konkretnie na te produkty, na te przedmioty, które są tam potrzebne, czy to służbom pracującym przy uporządkowywaniu zniszczeń po powodzi, czy też konkretnie tym powodzianom.
bo tutaj też niektórzy przynajmniej mówili, że są już oszuści, którzy podszywają się pod duże organizacje udzielające pomocy. Czy mieliście informację, że ktoś pod Caritas się podszywa? No niestety, no takie sytuacje w obliczu tragedii też się zdarzają. Mamy szabrowników, są też oszuści. Czy ktoś pod Caritas się podszywa? Macie takie sygnały? Na ten moment nie dotarły do nas na szczęście takie negatywne informacje, także cieszymy się i po prostu staramy się skupiać na tym, żeby wykonać tą swoją pracę maksymalnie efektywnie, żeby rzeczywiście jak najszybciej dotrzeć z pomocą dla potrzebujących. I rozumiem jeszcze tak na koniec, że tego typu listy z produktami czy też paczki przyjmuje Caritas w całej Polsce, nie tylko tutaj w archidiecezji białostockiej, tak? Tak jest. Jest to ogólnopolska akcja. Wszystkie zespoły Caritas w całej Polsce pracują w ten sam skoordynowany sposób i rozporządzenie odnośnie, informacja odnośnie tego, jak powinna być skompletowana, z jakich produktów powinna być skompletowana paczka, jest taka sama na całą Polskę. Tak jak Państwo słyszeli, można przynosić produkty, one tutaj są pakowane, można skompletować samemu paczkę i zwracajcie uwagę na oszustów. Zawsze wszystkie zbiórki sprawdzajcie, czy to nie jest adres podszywający się pod legalnie działającą organizację, to jest bardzo ważne. Ze mną rozmawiał Michał Kulikowski, rzecznik Caritas Archidiecezji Białostockiej, oczywiście z Białegostoku, Agnieszka Siewierniuk-Macierowska.